Ponad 30-osobowa grupa ratownicza będzie czuwała nad bezpieczeństwem mieszkańców, którzy korzystają z dóbr Odry na odcinku ponad 30 km. A jest czego pilnować, bo każdego roku pojawiają się przypadki osób, które zachowują się zdecydowanie nieodpowiedzialnie. Jeśli chodzi o problem taki związany z bezpieczeństwem nad naszą rzeką, no to jest alkohol. Jednak no, bardzo dużo ludzi korzysta sobie turystycznie, czy to są wędkarze, czy to w innej formie. No i ten alkohol jest naprawdę dużą przeszkodą. Jeżeli pojawia się słońce, alkohol, raz, że zdarzają się pewnego rodzaju zasłabnięcia, no to też gdzieś tam fantazja czasami użytkowników tego naszego akwenu ponosi i rodzą się potencjalne niebezpieczeństwa. Głogowski oddział WOPR prężnie działał w latach 70. ubiegłego stulecia. Później jednak zniknął i przez kilkadziesiąt lat nie wrócił. Na szczęście znalazła się grupa zawodowych ratowników, którzy chcą charytatywnie strzec bezpieczeństwa głogowian. Są ku temu sprzyjające warunki. Mamy nareszcie fajną bazę w porcie jachtowym w Głogowie, więc dzięki temu mamy miejsce dla swoich łodzi, mamy miejsce do szkoleń i do spotkań z ratownikami. WOPR w Głogowie nie ma podpisanej umowy z ratuszem. W pobliżu mariny, jak co roku nad bezpieczeństwem czuwać ma jednostka ratownictwa wodnego ze Sławy. Jak poinformował nas w magistracie, do konkursu ofert przed sezonem zgłosiła się tylko ta jedna grupa. Strażacy ochotnicy będą w nim mogli zatem wystartować w przyszłym roku. Stanica Woprowska będzie działała praktycznie cały rok. Zamysł jest taki, żeby po prostu te dyżury były pełnione czy pod telefonem, czy tutaj fizycznie przez cały rok. Natomiast wiadomo, że nasileniem i najwięcej tych dyżurów na wodzie będzie podczas sezonu letniego. Docelowo grupa Głogowskiego WOPR-u chce działać na tyle sprawnie, aby w sytuacji kryzysowej pojawiać się w miejscu zdarzenia w ciągu kilku minut.